Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 24 werset. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako ofiarę Bogu ku miłej wodności. List do Efezjan, 5 rozdział, 2 werset. W czerwcu 2012 roku pewien włoski piłkarz zadeklarował: chętnie poświęcę 2 lub 3 lata mojego życia na treningi, żeby znaleźć się w finale Mistrzostw Pucharu Europy. Pasja do gry i chęć zdobycia chwały zdominowały jego życie na tak długi czas. Taka postawa jest przeciwieństwem postawy chrześcijanina. Jezus ostrzegał nas, jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 44 werset. Nasze pasje i tęsknota do sławy motywują nas do działania, ale często z ich powodu zapominamy o Bogu. Pan Jezus przyszedł na ziemię i żył w biedzie. Nie otrzymał od ludzi żadnej chwały, jak czytamy w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 41 werset. Idąc na śmierć, nie chciał uzyskać dla siebie sławy, lecz uratować ludzi od wiecznej kary, na którą ci ludzie zasłużyli. Zasłużyli sobie na skutek złego postępowania. Jesteśmy z natury egoistyczni i ciągle mamy o coś pretensje. Pan Jezus Chrystus powiedział, że musimy narodzić się na nowo i uwierzyć w Niego. I to jest bardzo ważne. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To nowe życie będzie nas ożywiać i będziemy mogli poświęcać się dla Pana Jezusa, dla Niego. Warto jest żyć dla Pana Jezusa Chrystusa, dla Pana, który kocha nas niezmierzoną miłością. Apostoł Paweł w swoim liście powiedział: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Miał tylko jeden cel w swoim życiu na ziemi – żyć dla Pana Jezusa.